Idę. Nie no, utnij mi. 70? Na 3,70. 70 nożyk. Co? Nożyk. Gotowe. Poszło 3,5 worka kleju do siatki. Jak chodzi o siatkę, no to żona cięła na 3,7 metra. Tych pasków bodajże jest 7, bo są po metrze plus zakłady około 5-7 cm. Ta ściana ma 677 plus elewacja, no czyli powiedzmy około 7 metrów, czyli 7 pasków. Ciężko nie było. Powiem Wam, że z tego kleju jeszcze nie korzystałem. Dopiero pierwszy raz w sumie z niego skorzystałem teraz. Trochę dziwnie mi się robiło, no ale kwestia przyzwyczajenia. Ta strona jest prawie gotowa, już dotarta. Jeszcze tylko muszę pouzupełniać braki tam, gdzie są między płytami jakieś luki, więc to pouzupełniam. No i tam do góry trzeba się jakoś wbić i to zrobić. Jak chodzi o tą stronę, to ona będzie jako następna, bo jest na tyle niska, że jestem w stanie sobie sam z nią poradzić. Nie potrzebuję tutaj nikogo, aczkolwiek przy tej pogodzie to i z tym szczytem bym sobie poradził. No ale wiecie jak jest, nie ma co kusić losu. Poza tym kilku moich znajomych chciało mnie odwiedzić i mi pomóc, dlatego warto będzie chyba skorzystać z ich pomocy. Jak chodzi o tą stronę, udało mi się tyle docieplić. Czyli rozłożyłem rusztowanie z tej strony, później z tej strony. No i w sumie został ten środek najgorszy, ale dostałem telefon od mojego przyjaciela, który ma użyczyć mi rusztowania takiego elewacyjnego, dużego, więc może by się udało to elegancko wszystko poukładać. To od razu bym przykleił styropian, u góry przykleimy na piankę, żeby to szybciej złapało. To mając rusztowanie, od razu bym pociągnął siatką i klejem, dotarł oczywiście wcześniej i byśmy skończyli ten budynek przed zimą, bo tylko został ten kawałek tutaj i tamten z przodu delikatny, taki malutki ze 3 paski i możemy pianować środek. I jak zapianujemy środek, no to w sumie możemy już się brać pomału za wykończenie środka. A pierwsze co zrobimy, to będziemy murować. Mam nadzieję, że coś widać, bo już jest ciemno, a jeszcze tu elektryki nie zrobiłem. Będziemy murować w pierwszej kolejności, czyli zrobimy sobie ściankę do łazienki, wiatrołap i chyba tyle tu jest murowania. W każdym razie to są na pewno rzeczy, które trzeba zrobić na początku. Później weźmiemy się za odpływy i za elektrykę, bo to też są dosyć ważne rzeczy. A później będziemy chcieli się wziąć za tynki. No tylko, że wiadomo, do tynków w tej pogodzie to trochę tak słabo. Dlatego muszę wszystko tu zabezpieczyć, żeby wrzucić sobie kozę, podgrzewać, żeby ta temperatura była dosyć
może nie za wysoka, ale tak powiedzmy z 10-15 stopni, żeby było w tym domu cały czas, bo te tynki będą jednak parować, ta woda będzie wychodzić, bo prawdopodobnie zrobimy to z Knaufa MP75. Fajną cenę widziałem w jednym markecie, akurat jestem na etapie kupna busa, więc jeżeli chcecie pomóc i żebym kupił trochę lepszy bus, to zrzutka jest w opisie na dole. Ten bus oczywiście nie będzie służył tylko na mojej budowie, tylko tak samo na waszej, ponieważ powiedziałem ostatnio, że na 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale zrobimy konkurs, zrobimy losowanie i jeden z widzów dostanie w prezencie darmową budowę takiego domu. A o szczegółach tego konkursu dowiecie się bliżej 100 tysięcy subskrypcji. A korzystając z okazji, chciałem wam powiedzieć o nowym projekcie domu, jaki powstał na stronie dom25000.pl. Tym razem jest to projekt domu w kształcie kwadratu, czyli 5,9 na 5,9. To, co odróżnia ten projekt od innych projektów, to jest to, że posiada bardzo duży balkon oraz posiada drzwi tarasowe, które mają ponad 3,5 metra wielkości. Na dole jest wspólna otwarta część, czyli jadalnia, kuchnia i salon. Na górę możemy zastosować schody albo po lewej stronie, albo schody na środku. Dzięki zastosowaniu schodów po lewej stronie możemy zrobić jedną dużą wspólną sypialnię u góry, a jeżeli zastosujemy schody po prawej stronie, czyli na środku, to możemy zrobić dwa mniejsze pokoje u góry. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę dom25000.pl i pamiętajcie, że na 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale robimy konkurs i do wygrania jest darmowa budowa domu. Dzięki jeszcze raz, na razie, cześć.